Ania, czy taki elegancki styl kobiety, takiej już dojrzałej, bizneswoman, to jest twój styl? Lubisz się tak ubierać? Powiem szczerze, że właśnie ku takiemu się teraz zwracam, ponieważ lata lecą niestety nieubłaganie i nawet dzisiaj tak właśnie jak się szykowałam na wyjście, stwierdziłam, że tak bardziej kobiecy się chce ubrać. No bo to jest tak bankietowo trochę tu przygotowane i Denis Claire to taka bardzo, bardzo taka ekskluzywna marka. Ekskluzywna i dla kobiet, tak. Dla kobiet zdecydowanych, dla kobiet takich bizneswoman, dla kobiet z klasą. I tak to ma wyglądać, natomiast nie uważasz, że na przykład przez strój można się odmłodzić? Albo trochę sobie dodać lat, powagi, klasy? Wiesz co, powiem ci tak, że ja w ogóle markę Denis Claire obserwuję od dawna, ponieważ moja mama zawsze chętnie się ubierała w ubranie, cały czas się chętnie ubiera. I ja widziałam, że marka bardzo przez te wiele lat się bardzo zmieniła. Ja muszę szczerze powiedzieć, że mnie podoba się teraz, obecnie bardziej, bo jest bardziej, bardziej odmłodniała, może tak powiem. I sama często znajduję już, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ubranie dla siebie tam, ponieważ też staje się, znaczy ja jestem już kobietą, natomiast jeszcze się kobietą może nie czuję do końca, bo chcę być taką wieczną dziewczynką w środku, ale myślę, że nawet ja mogę znaleźć ubrania tam dla siebie, ponieważ uważam, że ta firma jest i po pierwsze ma niesamowitą historię teraz, a dwa też z sentymentu dla mojej mamy, zawsze z nią chodziłam, zawsze jej ubierałam, zawsze jej pomagałam wybierać ubrania, więc znam ten styl bardzo dobrze. Powiedz mi, wróciłaś z Afryki, co tam robiłaś? Oj, czego ja tam nie robiłam, mój drogi. Oj, chwal się. Nie wiem, czy wiesz, ale jestem oficjalnym przewodnikiem turystycznym po Kapsztadzie, po całej południowej Afryce. Opowiadaj, chwal się. W zeszłym roku skończyłam szkołę, poleciałam tam do szkoły, zrobiłam kurs na przewodnika turystycznego, ponieważ chciałam się tam przeprowadzić. Plany pozmieniała mi telewizja, ponieważ zaczęłam prowadzić program Wkręceni w randkę i dlatego wróciłam. Ale gdybym nie dostała tego programu, to teraz byśmy się pewnie tutaj nie spotkali. To ty chcesz być emigrantką? Trochę tak, ponieważ ja poleciałam rok temu, już prawie dwa lata temu, do południowej Afryki po raz pierwszy i totalnie się w niej zakochałam. Stamtąd się po prostu nie chcę wracać. Ja wróciłam dokładnie wczoraj, o tej samej godzinie, o tej samej porze teraz byłam w samolocie i tak mi łzy leciały ciurkiem. Ile tam się leci? 16-17 godzin. W zależności jakie połączenie jest. Ale słyszałem, że tam jest niebezpiecznie. To zależy. Wszyscy tak mówią. Wiesz, to jest trochę zły PR, negatywny PR południowej Afryki, który jest troszeczkę nieumiejętnie prowadzony, to przyznaję, bo w naszych europejskich mediach i zagranicznych, w ogóle światowych, południowa Afryka wydaje się w ogóle totalnie niebezpieczna. Ja mieszkam w Kapsztadzie i tam jest bezpiecznie. Johannesburg, no tutaj faktycznie trzeba uważać, natomiast Kapsztad absolutnie to jest miasto, gdzie jak się wie, gdzie się chodzi, jest bardzo bezpieczne. I wygląda to jest, bo ludzie myślą, że Cape Town, w ogóle Afryka Południowa, to jest taki Egipt skrzyżowany, nie wiem, z Marokiem i z Egiptem, i z Turcją albo z Tunezją. Absolutnie nie, jest przepiękny, kolorowy. Dla mnie to jest totalnie połączenie Nowego Jorku z LA. Totalnie multi-kulti miasto. Ale powiedz mi, czy... Bo takie stereotypy gdzieś krążą. Czy to jest bardzo rasistowski kraj? No, historia jest taka, jaka jest. Tam był apartheid, tam się działo dużo... Różnych niefajnych rzeczy, o których się stara raczej tam nie mówić. Z jednej strony tam jest takie przyzwolenie, żeby o tym za dużo nie mówić, z drugiej strony to jest historia, która no, powinno się o niej mówić moim zdaniem jak najbardziej i poznałam bardzo dużo ludzi, którzy wychowywali w tamtym okresie i historie, które opowiadają są dla mnie niesamowite, są tak przejmujące i tak dla mnie niewyobrażalne, że ludzie mogli tak siebie traktować w tych czasach, tak? I to nie było 100 lat temu czy 200 lat temu, tylko to no było wiesz, lat temu 20. Są teraz historie takie, że... Tak, ale wiesz, jak się tego doświadcza i się poznaje te osoby i się z nimi rozmawia i jest się w miejscu, gdzie na przykład jesteś na plaży, na Clifton, czyli taka dzielnica, gdzie mieszkają sami najbogatsi, biali w większości i siedzisz sobie na plaży i słyszysz, że tam nie mieli wstępu w ogóle czarni i kolorowi, no to dla mnie jest przerażające.
Dlatego też chciałam zostać przewodnikiem turystycznym, żeby przekazywać tą wiedzę, historię innym ludziom i pokazywać, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. I do momentu, do chwili obecnej tak naprawdę tam są bardzo duże rozwarstwienia społeczne i bogaci biali mieszkają w centrum, a wszyscy biedni kolorowi czarni mieszkają na obrzeżach, w tak zwanych townshipach.